Czy jest sens przystępować do sakramentu pokuty, jeżeli człowiek nie jest pewny, czy w ogóle wierzy? Mężczyzna lat 19. Za tym pytaniem kryje się dość ważne rozróżnienie. Mianowicie wiemy, że bardzo często, zwłaszcza we wcześniejszych latach, na ustach wielu katolików pojawiało się sformułowanie: jestem wierzący, ale nie praktykujący. Dzisiaj niekiedy jest tak, że są praktykujący, ale niewierzący. O takim fakcie przynajmniej raz słyszałem z ust młodego człowieka, który mówił tak o swoim koledze. Matka kazała mu iść do spowiedzi świętej przed świętami, więc poszedł dla świętego spokoju, ale on w co nie wierzył. Jeśli to do końca było prawdziwe, bo nikt z nas do końca w czyimś sumieniu nie siedzi, ale problem może być. Otóż sakrament pojednania i pokuty to szczególne dostąpienie i przystąpienie do sakramentu objawiającego nam miłosierną miłość Boga. Domaga się niewątpliwie wiary, że Bóg nam w tym momencie okaże swoją łaskę i nas do siebie przytuli. Że jest taki Bóg, który jest właśnie taki. Ja w Niego wierzę i dlatego do sakramentu pojednania i pokuty przystępuję. A z drugiej strony przystępuję do tego sakramentu, ponieważ wiem, zgrzeszyłem. Potrzebuję przebaczenia. Przebaczenia, które pojedna mnie z Bogiem, pojedna mnie z samym sobą, ustaną wyrzuty sumienia i niepokój wewnętrzny i pojedna mnie z drugim człowiekiem, tym, którego skrzywdziłem albo przez którego zostałem jakoś skrzywdzony. Wiara jest tutaj bardzo potrzebna i dlatego niewątpliwie ciągle musimy za apostołami powtarzać: Panie, przymnóż nam wiary, także w to, że jesteś Ojcem bogatym w miłosierdzie.